Dzień dobry Państwu. W dzisiejszej rozmowie na czasie gościmy Miłosza Pawlaka, autora projektu 730 historii. Cześć Miłosz. Cześć wszystkim. Miłosz, w zasadzie to spotykamy się tutaj dzięki Twojemu projektowi, bo tak Ciebie poznałam, byłam jedną z bohaterek Twojego projektu. Jakbyś mógł przybliżyć tym, którzy nie znają tej inicjatywy, co kryje się za tytułem 730 historii? Przede wszystkim 2 razy 365, czyli liczba dni w ciągu roku, ponieważ jest to druga edycja projektu, który polega na tym, że codziennie, tak jak już wspomniałaś, poznaję osoby, tak jak Ciebie. Poznaję ludzi, którzy zechcą ze mną chwilę porozmawiać, podzielić się jakąś historią ze swojego życia, no a przy okazji pozwolą sobie zrobić zdjęcia, ponieważ jednocześnie jest to projekt fotograficzny i codziennie, no już od ponad 640 dni na mojej stronie 730 historii można zobaczyć czyjeś zdjęcie właśnie z opisem historii, którą ktoś się ze mną podzielił. A co Ciebie zainspirowało właśnie do poznawania ludzi w ten sposób i uwieczniania ich historii? Do samego poznawania ludzi zainspirował mnie projekt Humans of New York. Dość znany fotograficzny projekt, praktycznie na całym świecie. Kilkadziesiąt milionów ludzi obserwuje właśnie Stantona Brandona, fotografa, który sobie wymyślił tą ideę. No i właśnie stwierdziłem, że sam chciałbym tego spróbować, a że wcześniej już robiłem zdjęcia dzień w dzień przez 365 dni w roku, to stwierdziłem, że jeszcze dodam do tego właśnie tą ideologię, żeby w ciągu tego jednego dnia, w ciągu tych 24 godzin właśnie się wyrobić, że tak powiem, i jakąś nową osobę w swoim życiu poznać i podzielić się tą historią, którą mi opowiedziała. Może kogoś zainspirować, może po prostu sprawić, że komuś się wieczorem poprawi humor, czytając, nie wiem, jakąś śmieszną sytuację, która się komuś przydarzyła. Pewnie reakcje są różne, kiedy podchodzisz do kogoś na ulicy, do kogoś nieznajomego, do kogoś, kto ciebie nie zna. No ja na przykład zareagowałam, jak do mnie podszedłeś, to w zasadzie no, na początku nie wiedziałam, jak mam zareagować i zastanawiałam się, kim jesteś i dlaczego do mnie podchodzisz. Tak. Pewnie spotykasz się z różnymi reakcjami, prawda? Tak, to prawda. Co prawda jest to taka pierwsza reakcja, takie dosłownie kilkanaście sekund, kiedy ktoś jeszcze nie do końca wie, o co chodzi. Ale no też na samym początku staram się od razu powiedzieć, w jakim celu kogoś w ogóle zatrzymuję, o co mi chodzi. Mam wręcz taką formułkę, która zawsze brzmi, że cześć, jestem Miłosz, prowadzę taki i taki projekt i czy mógłbym po prostu zająć chwilę i czy ktoś miałby ochotę wziąć udział w tej akcji, którą prowadzę. No i kiedy już ktoś zrozumie, to tym czasami powie, o, myślałem, że znowu, nie wiem, jakiś polityk teraz tak aktualnie na fali w tych ostatnich naszych miesięcy. Dość często się z taką reakcją spotykałem, że to może ktoś jakąś ulotkę do czegoś namówić, ale zazwyczaj to raczej reakcje są pozytywne i raczej ludzie dobrze odbierają to, z czym do nich wychodzą. Pewnie wielu ludzi, no tak przytaczam swój przykład, ale tak jak mnie zapytałeś o to, żebym opowiedziała tobie jakąś historię, po prostu taką, która chodzi mi po głowie, to szczerze mówiąc nie wiedziałam, co mam ci odpowiedzieć na samym początku i pewnie wielu ludzi ma taką pustkę w głowie na początku, przyznają się do tego? No tak, to nie jest łatwe, nie? Tak. Żeby wybrać tą jedną historię ze swojego życia. I tak, często ludzie mówią, że nie wiedzą, co w sumie wybrać, ale jest też druga strona, która mówi, że w sumie to oni nie mają żadnej historii do opowiedzenia. A ja wtedy mówię, że ideą projektu jest to, żeby pokazać, że jednak każdy ma tę historię i że codziennie kogo bym nie zaczepił, do kogo bym nie zagadał po prostu, zawsze coś znajdzie w tym swoim życiorysie i niezależnie, czy ma 14, 15 lat, czy przeżyło 80 już lat w swoim życiu i no jednak się udaje i zawsze ktoś, czasami po kilku minutach, czasami od razu ktoś wie, o czym opowie, a czasami
z kimś usiądę na ławce i porozmawiam nawet pół godziny czy dłużej, żeby jakąś tą historię sklecić z tych różnych wątków, po których czasami się poruszamy. No właśnie, bo już ostatnia aktualizacja, z tego co wiem, to jest 630 historii, prawda? Chyba. Ostatnia historia, jaka tak, się pojawiła? Tak, 630. Myślę, że 630 któraś już. Już któraś. No właśnie, no to jest... 34, 5 chyba. Aha, to może mam nieświeże informacje, ale no to jest bardzo dużo i z pewnością kilka takich historii utkwiło ci w głowie. Jakbyś mógł powiedzieć, o czym ludzie najchętniej tobie opowiadają? Czy to często są takie osobiste, intymne historie? Czujesz, że właśnie ktoś potrzebuje się wygadać? No zdecydowanie. Takie właśnie momenty, takie chwile zdarzają się dość często, kiedy ktoś rzeczywiście potrafi się w takiej rozmowie bardzo otworzyć i wyznać czasami bardzo no, jakieś takie osobiste rzeczy i sytuacje, historie, które odegrały w czyichś życiach naprawdę duże znaczenie. Ale o tym jest też tak naprawdę cała książka. When Strangers Meet, Kyo Stark ją napisała. Doktorka z Nowego Jorku, pani doktor, czy doktor. Wiem, o co chodzi. Tak, która od ponad 20 lat zajmuje się właśnie rozmowami z nieznajomymi. I po prostu bada tak naprawdę, jaki wpływ ma dla nas, dla ludzi po prostu, poznawanie no, nieznajomych, rozmawianie z nimi. No i właśnie jedną z takich głównych rzeczy, na których się skupia, jest właśnie to, że właśnie takie rozmowy umożliwiają nam tak naprawdę podzielenie się, otworzenie często rozmowy na tematy, które nas bardzo nurtują, o których często nawet z przyjaciółmi czy rodziną nie jesteśmy w stanie porozmawiać, ponieważ może dotyczą właśnie jakichś relacji naszych bliskich i nie do końca mamy z kim porozmawiać na ten temat, a czasami właśnie taka osoba nieznajoma jest taką, która pozwoli nam się otworzyć i po prostu o tym powiedzieć. I nieraz, no może nieraz, no kilka razy mi się zdarzyło na te 630, że ktoś mi napisał, później podziękował, że taka rozmowa była dla niego ważna i że rzeczywiście dało mu to jakieś przemyślenia i to było dla niego ważne. Więc to też jest takie miłe i też motywuje do jakiegoś dalszego działania. Także no tak to wygląda. A która z ostatnich historii, bo na pewno są takie, które utkwiły ci w pamięci. Czy mógłbyś podzielić się właśnie taką jedną historią, która jakoś szczególnie zapadła tobie w pamięć? No z ostatnich historii to na pewno mogę przytoczyć od razu historię Marcina, czyli osoby niewidomej z Olsztyna właśnie, która od 15 lat gra na gitarze, a od kilku lat gra w Olsztynie na Starówce. I w ten sposób tak naprawdę zarabia na życie. Ma swoją narzeczoną Martę, z którą jest od roku, która również jest osobą niewidomą. Mają rentę, która wynosi 900 zł, jeżeli nie skłamał, lub 800 zł. Ojej, każdy z nich, tak? Tak. I z tego się utrzymują. Nikt tak naprawdę ich nie chce zatrudnić, mimo że teoretycznie są miejsca do pracy, to nie są w stanie ich znaleźć. A tak naprawdę są, no przynajmniej Marcin. Marty jeszcze niestety nie poznałem, ale Marcin jest bardzo inteligentną osobą. Bardzo dużo wie, dużo czyta, mimo że jest osobą niewidomą. To tak naprawdę niektórymi rzeczami mnie bardzo zaskakuje, nawet jakimiś nowinkami technologicznymi. No i właśnie ta historia mnie bardzo poruszyła, bo tak naprawdę no, tą grą na gitarze zarabia na swoje utrzymanie swojej narzeczonej, bo ona niestety też nie zarabia w żaden sposób. I kiedy spytałem się jego o marzenie, to brzmiało ono w ten sposób, że chciałby, żeby po prostu jego narzeczona była szczęśliwa i żeby mógł zarobić tyle, żeby no właśnie czuła się dobrze z nim. Tu postanowiłeś też trochę pomóc, prawda? Dokładnie. I to jest też chyba taki plus właśnie tego projektu, że wykorzystujesz poznawanie ludzi, żeby też pomóc im w jakiś sposób na miarę swoich możliwości, prawda? Już kilka razy się tak zdarzyło. Właśnie Marcin jest z tego świetnym przykładem i myślę, że to się udało jak na razie najfajniej, najlepiej, ponieważ założyliśmy zrzutkę, w której zebraliśmy już 1400 zł właśnie na nową gitarę dla Marcina i wzmacniacz. Także dzisiaj nawet pędzę właśnie kupić mu ten sprzęt, ponieważ wieczorem realizujemy jego drugie życzenie.
marzenie, nie życzenie. I odbędzie się jego koncert w jednym z olsztyńskich pubów, w Toastpubie. Także mam nadzieję, że to się uda i będzie szczęśliwy, jak w jakimś stopniu te jego marzenia się spełnią. Powiedziałeś o wpływie, jaki te historie, opowiedziane historie przez twoich bohaterów mają na nich samych. Mhm. Jak to wpływa na nich? A czy w tobie coś się zmieniło? Czy te historie i poznani ludzie coś odmienili w twoim życiu? No, myślę, że dziwne by było to, gdyby nic się nie zmieniło w moim życiu po tych kilkuset historiach, które wysłuchałem. Bo tak naprawdę myślę, że każda pojedyncza ma jakiś tam mini wpływ na mnie, ale są też takie historie, które sprawiają, że naprawdę coś dużego się w moim życiu dzieje i zachodzi jakaś zmiana, decyduje się, nie wiem, odnaleźć jakąś nową pasję czy spróbować czegoś nowego. Mm-hmm. Tak było chociażby, nie wiem, z Ultimate Frisbee, sportem, który się w moim życiu pojawił, związany ze Szczupakami, drużyną, która działa w Olsztynie. Co prawda teraz mam mniej czasu, żeby z nimi trenować, ale jest to nadal jakaś moja pasja i zawsze z chęcią do niej wracam. I to właśnie dzięki osobie, tak? Tak, tak. Poszliśmy na trening, w sumie idea była też taka, żeby znaleźć historię przy okazji, więc tak połączyłem te dwie rzeczy ze sobą, więc w pewnym sensie to też dzięki projektowi. Tak naprawdę nasz wyjazd do Stanów, braliśmy udział w Bike Jamboree. Tak. Wraz z moją dziewczyną też się zrodził z tego, że na zlocie harcerskim w zeszłym roku w Gdańsku poznaliśmy dwie dziewczyny. Jedna swoją drogą też studiuje weterynarię w Olsztynie, tak jak ja. To się okazało w ogóle jakiś czas po tym, jak się poznaliśmy. Ale właśnie opowiedziały historię swojego etapu w tej sztafecie. To jest sztafeta dookoła świata. Opowiedziały historię, która im się przydarzyła na pustyni, gdzie prawie zabrakło im wody. Dramatyczny moment. Tak, a przy okazji też wspomniały o tym, że w sumie to można się zapisać na kolejne etapy, które między innymi przez Stany Zjednoczone będą prowadziły, a że akurat jeden z nich wypadał tak jakby w środku wakacji, więc i po sesji letniej, i po sesji wrześniowej, poprawkowej, to stwierdziliśmy, że zapisujemy się dokładnie na niego, udało nam się, no i jesteśmy po podróży w Stanach, także to też był jeden z takich elementów, który pojawił się w moim życiu dzięki projektowi. No o amerykańskiej przygodzie będziemy rozmawiać w innej rozmowie, już to mamy ustalone, tak. Ale właśnie jak już wspomniałaś o Ameryce, bo tam też prowadziłaś swój projekt, nie przestałeś zadawać pytań nieznajomym. No i chciałam zapytać, czy zauważyłeś może jakąś różnicę w podejściu do twojego projektu u Amerykanów, właśnie w porównaniu z Polakami? Jakaś różnica. Szczerze, może byli bardziej otwarci, albo... To też ciężko w tym przypadku powiedzieć, bo spaliśmy tak naprawdę codziennie u kogoś, kto korzysta z serwisu Couchsurfing, który udostępnia kanapę, czy łóżko, czy pokój, czy miejsce na podłodze dla właśnie osób podróżujących za darmo. I zazwyczaj osoby, które już się decydują na bycie częścią tej społeczności couchsurfingowej, są bardzo otwartymi osobami, raczej no tak, chętnymi dorazą, fakt, więc, prawda? Więc tutaj właśnie te historie pod tym względem były ciekawe i fajne i właśnie bez problemu mogłem nawiązać kontakt z tymi ludźmi właśnie dzięki temu, więc ciężko mi, szczerze mówiąc, odpowiedzieć na to pytanie pod tym względem, ale samo przebywanie w Stanach pokazało nam to, że jednak ludzie są tam bardzo otwarci, pozytywni, uśmiechnięci, z chęcią właśnie się zapytają, czy jakoś pomóc, czy czegoś nie potrzebujemy, także pod tym względem myślę, że no pewnie byłoby łatwiejsze prowadzenie takiego projektu w Stanach Zjednoczonych, w szczególności w jakimś większym mieście. No właśnie, tak jak rozmawialiśmy, do 730 historii zostało no mniej niż 100 historii. Czy planujesz rozwijać ten projekt, czy masz jakieś inne plany? No szczerze mówiąc, na tę chwilę nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Tak naprawdę zdjęcia już robię ponad 1000 dni. Myślę, że nawet jeśli nie przy historiach, to przy tym wyzwaniu codziennego robienia zdjęć zostanę. Przy projekcie 365 historii też praktycznie do końca nie wiedziałem, czy będzie kontynuacja, czy nie. Jest, także no kto wie, może będzie i 1095 historii, jeśli dobrze liczę, tak. Także no to wszystko może się, pewnie okaże się za
za jakieś 2 miesiące. Jak mi się jeszcze, no jak będzie z motywacją, jak będzie z czasem, bo no też teraz wielu rzeczy się podjąłem i czasami jest ciężko, ale mimo wszystko jakoś ten projekt do przodu idzie. Bardzo mocno trzymam kciuki, żeby wszystko, co sobie zaplanujesz, się udało i jeszcze więcej inspirujących historii i spotkanych ludzi. No, ten projekt już żyje własnym życiem, już naprawdę wiele osób o nim wie i myślę, że też ty sam zainspirowałeś wiele osób do podejmowania różnych działań. Mnie zainspirowałeś, bo tego samego dnia, kiedy ciebie poznałam, też spełniłam swoje jedno z marzeń fotograficznych, także no, mnie zainspirowałeś. Dobrze, Miłosz, bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że wszystko się uda, tak jak sobie zaplanowałeś. Dziękuję również Państwu. Do zobaczenia kolejnym razem. Dziękuję bardzo.